Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku serii Zagrajmy w God of War Ragnarok. Aktualnie będziemy się kierować. Atosie, opowiedz mi o swojej ojczyźnie. Była żądna krwi i okrutna. Podobnie jak tutejsze krainy. Kierować w stronę do miejsc. Twierdza łupieżców. Co chciałam rzec. Będziemy się kierować tutaj w tę stronę, bo chcę zobaczyć, jak wygląda kwestia z tym skarbcem, ale skoro mogę sobie... No to nie wypada aż nie! O kuźwo, oni są na piątym. A dobra, ten jest na czwartym. Nice. Tak to można. Muszę zobaczyć też, ile mi expa zostało, bo na dobrą sprawę. To byli łupieżcy Kol. Znani z. Jedzenia wilków. A teraz ja zabraliśmy nasze z takiego obozu. To bardzo szlachetne. Łupieżcy Kol to prawdziwa plaga tych ziem. Ciągle nękają zwierzynę. To dobry moment, żeby coś z tym zrobić. Możliwe. Cyklon chaosu. Szybki, runiczny atak. Zobaczmy. Obrażenia 1, ogłuszenie 2. U mnie zdecydowanie więcej tych obrażeń jest. Z tym, że... Ten atak działa na większą ilość wrogów. Skoro Norne znają przyszłość, nie zdziwią się, jeśli się trochę spóźnimy. Ma pośpiechu. A tu widzę, że jeszcze coś w powietrzu. Dobra, biorąc pod uwagę mapę, no to kurczę, no byłam przekonana, że tutaj nam się teraz, że tak powiem, ocknie to miejsce, ale nie do końca. A nie za bardzo jestem w stanie cokolwiek jeszcze więcej zrobić, więc... Raczej pewnie chodziło o kwestię wejścia wyżej, ale zwróć uwagę, że tu jeszcze mogę cię wbić. Mi kawałek. Ładny nóż. Szkoda, że zardzewiał. Dobra, to nie będę już się wbijać. Przy okazji też... Może zaraz się tym zajmiemy. Chodźmy najpierw w ten skarbiec obczaj. Rejo, wstrzesiłaś kiedyś martwego giganta, by powstrzymać pewną walkę. No wiesz, mogłabyś znów użyć tej mocy? Może. A masz zwłoki giganta, które można by wskrzesić? Nie. Nie ma tematu. Skrzynie. Dziwne. Nigdy nie widziałam tej budowli. Ano, w istocie dziwne. Przyjrzyjmy się temu. Czy ja już mogę to coś otwierać, czy tak nie bardzo? Rejo, co ty na to? Też to jakoś tam... Dobra, mistyczną bramę kolejną. Upieżca po lewej! Ocie, panie. Dobra, bracie!
Nice. Weźmy go. Więcej tych uników robić, bo kurczę, oni naprawdę mnie tutaj zjadają żywcem, że tak powiem. Nawet pomoc Frey mi tu nic nie daje, nie? Tarcza, która blokuje wejście, wygląda zupełnie jak ta z posągu Tyra. Kolejny kawałek podobizny Tyra ciśnięty przez jezioro. Najwyraźniej utkwił w tym budynku. To wszystko musiało być ukryte pod lodem, dopóki nie przebiła go tarcza. Stawiam, że raczej nie uda mi się tego. O! Okej, okay, dobra. Nie spodziewałam się. To coś jeszcze robi. A. Sama siła tu nie wystarczy. Tak? Aha, dobra, czaję. Tak, ja to teraz mogę otworzyć. Tutaj muszę to zamrozić. Gdybyś tutaj, Frejo, swoją strzałeczką pykła. Właśnie. To szybciusieńko teraz dziabniemy. Uźwa, no. Już padło. Ale z kolei... Patrzcie, tu jeszcze mam ten... do odpalenia. Strzel mi tutaj na razie. Sobie zbierzmy. Coś jest. Nie wiem, ale tam jeszcze na górę można wejść. O tarczy. No fakt. Ale czekajcie, bo tu jeszcze z tej bańki coś mamy. Wyjście. Ale co mi to da? Tyle tylko, że wejdę na górę. Dobrze, tak trzymać! Auka! Auka! To mamy. I to mamy. Skamieniała kość. Mimo wszystko będę się tam musiała dostać jeszcze. Do środka. No bez jaj. Nie otworzę tego. I co, teraz muszę zejść na dół? Obrócić tarczę. Spróbować wspiąć się na drugą bańkę. No nie, no przecież to jest kurde ten sam.
Aha, dobra, to się teraz tu przycunę. Okej. No dobra, no spróbujmy. Tak jak myślałam. To sobie weźmiemy przejście. Co ty mi dasz? Co to robi? Tego tu nie przesuniemy tarczy. A, że ja to będę mogła na dół zdjąć? Rozumiem. Teraz tak, znowu tarcza w bok. Blokowane już przejście, więc teraz możemy się wspiąć, ściągniemy ten filar, no i mam nadzieję, że on teraz pozwoli mi, że tak powiem, dostać się do tej skrzyni, która tu jest. Przynajmniej byłoby miło. A, dobra, chyba czaję. Teraz nam się ta tarcza przyblokuje po środku i po pierwsze będziemy mieć i przejście, i w miarę obstawiam, że uda nam się jedną blokadę i drugą odblokować. Dokładnie, świetnie. Myślałam. Teraz wystarczy otworzyć bramę. Prejo, teraz to ja już sobie sama poradzę. O kurde, nie. Świetnie. A? Wiem. Chodźmy. Gdzieś się tu nie zablokuje. Zrobiłem to niechcący. Jasne. Dobra, mamy osełkę. Niezwykła odmiana kwarcu pożądana przez praktykujących magię Vanów. Pieczęć kary. Ja to sobie odpalmy. Moje strzały nie przebiją się przez ścianę. To wejdź do środka. Kurde, Freja! Dobra, no to... Możesz stamtąd otworzyć bramę? A, dobra. Znowu razem. Zapraszam. Mimirze, czy to ci wygląda na opuszczony skarbiec? Aj, owszem. Herfrodowy tygrun. Myślę, że to drzwi do skarbca. Mamy już obie połowy klucza. Sprawdźmy, czy pasuje do zamka. Drugi płomyczek. Sprawdźmy. Poznaj tajemnicę. Trup kartce. Kratosie! O kur... Ale mnie pierdyknął. Bracie!
Wstawaj! Szybko! No będzie ciężkie. Nie wiem, czy ja go teraz pokonam. Spróbujemy, ale... Ale coś tu... Średnio to czuję. Ale on ma zamach. Rejo. Kurde, ja myślałam, że on się oszołomił, a on... Freja do kur... Jezus... Jak się go... Ja się tu skupiam także. Dobra, poszło. My teraz te dziabągi nie dziabnęły. Ostatni przeciwnik. Tam jest. Dobra. O nie. O tak. Tu zasiada książę Dak. Nie mogę uwierzyć, że nadal tu jest. Książę Dak? To szczątki brata Sigrun? Jak do tego doszło? Freyo, dlaczego nie odpowiadasz? Dobra, zobaczmy, co tu jest. Jesteś pewny, że chcesz to przeczytać? Nie, bracie. Ty to zrób. Sigrun przeklała swojego brata za to, że zabił szalonego króla. Nie. Poważnie? Nie wiedziała, że król wymordował jej rodzinę. Kiedy się dowiedziała, było za późno. Zdążyła już przekląć brata. To dlatego została Walkirią, żeby odpokutować. Wiedziałaś o rodzinie Sigrun, prawda, Freyo? Nie chciałam się wtrącać. To zabawne. Ale to wszystko sprawia, że kocham ją jeszcze mocniej. Wybrała mnie pomimo moich wad i błędów. Wiedząc, że sama parę popełniła, czuję, że jest mi bliższa. Dobrze, że tak czujesz. A tutaj tak górę ściliśmy. O, nie zauważyłam tego z dołu. Schemat. Rękojeść miecza. Pokażmy go krasnoludom. Będą wiedziały, co robić. Byłoby miło. Dobra, czyli tak, tędy możemy przejść. Freyo, zapraszam. Gdzieś jeszcze jest, kurczę, jeden element. Ja nie zobaczę. Tego pomyczka. Ok,
Kratosie. No nie wydaje mi się, że to aż... W razie obstawiam, że gdzieś na górze. Bardziej logiczne. Tutaj nic nie ma takiego, co by ewentualnie się przypalić. Czy rzut oka. Ej, i co, ja teraz tu nie wejdę? Zobaczmy raz jeszcze. Kurde, zapewne będzie lepszy widok. Kurde. Ale to... Gdzie jest ten znicz do odpalenia? Bez jaj. Chyba, że teraz jak spadła ta kłoda, to się gdzieś pojawił tutaj. Już na dobrą sprawę. Bez jaj. Chyba, że na dole. Niby coś jest, ale... Wydaje mi się. A jednak, serio? W życiu bym tego nie zauważyła. Jakimś koniuszkiem w ogóle oka gdzieś tam coś luknęłam. Patrzcie, czaicie? Ale bzdurne. Kurde. Nie lubię takich zagadek, które są tak skitrane, że aż mega wielkim przypadkiem gdzieś to się uda ogarnąć. Ogarnąć. Róg krwistego miodu. Mamy dwa, potrzebujemy czterech. Ale to, co najważniejsze, mamy ogarnięte. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!